Walki podczas I wojny światowej na terenie współczesnej gminy Nowa Sucha rozpoczęły się na jesieni 1914 roku. Tereny te na wiele miesięcy stały się areną walk wielkich armii. Od początku 1915 roku wojska niemieckie wielokrotnie przeprowadzały ataki gazowe. W lipcu 1915 roku wojska rosyjskie opuściły linię obrony i wycofały się w kierunku Warszawy. W następnych tygodniach front przesunął się o wiele kilometrów na wschód. Liczne miasta i wsie zostały zniszczone. Pola zakryły leje po bombach, linie okopów i liczne mogiły oraz cmentarze skrywające poległych żołnierzy. To druga część odcinka, w którym pokazuję Wam cmentarze z I wojny światowej na terenie tej gminy. W prawym górnym rogu macie teraz odnośnik do pierwszej części, a w drugiej kolejne dwa cmentarze. Tym razem, z tego co wiem, będą one dużo trudniej dostępne i dużo bardziej zakrzaczone. Także zapraszam i udajemy się już na pierwszy cmentarz w Bożymówce. Docieramy do cmentarza w Bożymówce. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce, oznaczone taką tablicą oraz również takim wałem, który otacza ten teren. Tablica jest podobna do tej, którą mogliście widzieć na cmentarzu w Lesie Kozłowskim. Zmieniony jest chyba tylko akapit o cmentarzu. Widzimy, ma on wymiary 30 na 200 metrów. Gdzieś podobno można znaleźć jeszcze tablice z nieczytelnymi napisami. Na dole zdjęcie pobojowiska na froncie nad Bzurą w 1915 roku. No i widzimy też, że spoczęło na nim 2279 żołnierzy armii niemieckiej oraz 512 żołnierzy armii rosyjskiej. Są też informacje mówiące o tym, że we wrześniu 1939 roku pochowano tu 4 polskich żołnierzy poległych pod Bolimowem. Cmentarz powstał w latach 1914-1915. Tak jakby napisane na tablicy, ma on 200 metrów długości. Jest bardzo długi, co zresztą tutaj widać. Pomnik jest dopiero tam na samym końcu. Tu już ominąłem, ale po lewej stronie jest jedna z tablic z jakimiś napisami. Może jest tutaj jednostka, w której służył poległy żołnierz. Idziemy jednak dalej. Po lewej widzimy tablicę. Cmentarz wojenny 1914-1915. Zwłaszcza tutaj po prawej stronie, gdzie nie ma takiej trawy, widać, że są tu chyba jeszcze kształty mogił dosyć widoczne. Pod koniec lat 20. przeniesiono na niego szczątki żołnierzy z 2 albo 3 innych jeszcze mogił. Wtedy też uzyskał swą ostateczną formę i pewnie też z tego powodu spoczywa na nim aż tylu żołnierzy. Idziemy dalej, staram się wypatrzeć gdzieś tutaj w trawie kolejne tablice z nazwiskami. Tutaj widzimy 2 krzyże, jedny łaciński, drugi prawosławny. Muszą one być dosyć nowe. Te 2 figury Jezusa są jeszcze bardzo błyszczące i wyglądają na bardzo nowe. I ktoś w ostatnich latach musiał się zająć tym cmentarzem, bo w źródłach w internecie raczej figurował on jako bardzo zarośnięty i trudno dostępny. A tymczasem widzimy, jest tutaj ładnie ułożona ścieżka. Na końcu znajduje się pomnik. Jest tutaj chyba delikatne podniesienie terenu, tak mi się wydaje, po prawej i po lewej stronie. I tutaj też są ułożone, z tego co widzę, wszystkie tablice z tego cmentarza, które udało się zebrać. Ale przejdziemy najpierw do pomnika. Cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poległych podczas I wojny światowej na froncie Bzura-Rawka 1914-15 rok. Pamięci Polaków wcielonych do zaborczych armii i zmuszonych do walki w obcych mundurach. Bożymówka 2018. Na górze jest pomnik, data 18 maja 1929. Jest to taki sam pomnik jak na cmentarzu w Lesie Kozłowskim. Jest to pomnik ustawiony tutaj w czasie renowacji tego cmentarza pod koniec lat 20. Pewnie właśnie tego 18 maja. I tu na końcu takim półkolem oznaczony widzimy koniec cmentarza. Tam widać, że całość to jest taki prostokąt.
To była chwila przerwy na dziką przyrodę. Widzimy, że całość to jest taki prostokąt z takim na końcu właśnie wystającym półkolem. Wróćmy teraz do pomnika i do tych tablic, które tutaj leżą. Na dole jest jeszcze kartka pamięci spoczywających na tym cmentarzu Polaków, żołnierzy Armii Rosyjskiej, mieszkańców powiatu krasnostawskiego, województwa lubelskiego. Cześć ich pamięci. I widzimy tutaj dwa nazwiska. Można powiedzieć, że polegli na przełomie roku 1914 i 15. Przejdziemy powoli przez tablice. Są mniej lub bardziej czytelne. Tam dalej są te w gorszym stanie. Tu w pierwszym rzędzie, co ciekawe, niektóre z nich są w języku polskim. Na przykład tutaj jest czterech nieznanych armii niemieckiej i na dole wyryty krzyż. W kamerze to lepiej widać niż na żywo nawet. Ale są też takie w oryginalnych językach. Może tablice te z polskimi napisami były tutaj dodane pod koniec lat 20. w czasie renowacji. Dalej czterech nieznanych armii rosyjskiej. Tu też sporo nieznanych, ale niektóre nazwiska jeszcze bardzo dobrze czytelne, tak jak na przykład tutaj. Tu na górze jest jakaś duża liczba, nie wiem czy tu jest 500, ale musiała to być jakaś zbiorowa mogiła żołnierzy z armii rosyjskiej. I dalej jeszcze dwie tablice, tu żołnierze armii niemieckiej. Cmentarza w Bożymówce to wszystko. Jest on w naprawdę przyzwoitym stanie i na pewno musiał jakoś bardzo niedawno być porządkowany. Fajnie, że wycięto te krzaki. Bardzo przydatna też jest ta ścieżka, no bo jednak zarasta trochę wolniej niż reszta cmentarza. Teraz udajemy się już na ostatni cmentarz. Mam nadzieję, że tam również będę pozytywnie zaskoczony jego stanem. A jeszcze na koniec cmentarz w Bożymówce z takiej nieco dalszej perspektywy. No widać, że są naprawdę bardzo długi. Docieramy do ostatniego cmentarza położonego we wsi Kościelna Góra. Niestety jest on skryty w takim gęstym, bardzo gęstym lesie. Wydaje się, że na teren cmentarza prowadzi taka delikatna leśna droga. Ale zaraz zobaczymy, czy zatrenią aż na sam teren cmentarza. Jak widzicie, las zaczął robić się trochę rzadszy. Niestety tutaj, gdzie jest teren cmentarza, zarośla są bardzo gęste. Zaraz zobaczymy, co tam znajdziemy. Już stąd widać, że wał, który otacza cmentarz, jest naprawdę bardzo potężny. Taki miał być zresztą. Na pewno wał ten ma kilka metrów wysokości, przynajmniej. Chociaż weszliśmy teraz prawdopodobnie od strony mogił oficerskich i bardzo fajnie widać, że tu też było porządkowane. Więc będzie dużo łatwiej eksplorować ten teren. Tu na środku jest resztka pomnika. Jest to taki sam pomnik jak na cmentarzach w Bożymówce i Lesie Kozłowskim, tylko jest ułamany. Na dole data 22 maja 1929 i tutaj, gdzie był krzyż, nagrobek jest ułamany. Tutaj są wyłożone płyty z nazwiskami, pewnie znalezione przy okazji porządkowania tego terenu. Są one raczej słabo czytelne, ale tak wygląda, jakby na tym cmentarzu coś jeszcze miało się dziać. Chociaż niektóre drzewa pewnie powywracał wiatr. Tu widzimy, że ta część, od której weszliśmy, jest okopana. Poniżej znajduje się dalsza część cmentarza i tutaj miały znajdować się zbiorowe mogiły, czy też mogiły
żołnierzy nieznanych z nazwiska. Tak, jeszcze szybko widzę, że po prawej stronie tego nasypu jest ustawiony chyba cały pomnik, można powiedzieć. I pewnie tędy się wchodzi na ten cmentarz. I tutaj też pewnie są zebrane wszystkie płyty z tego cmentarza. No, na tych już niektóre nazwiska są czytelne. Jest tutaj też sporo zniczy. No i zrobiono tutaj takie jakby lapidarium. Też trochę znika w ziemi, ale na pewno jest to lepsze niż zostawienie tego cmentarza samemu sobie. No to podejrzewam, że wiele nie znajdziemy tutaj, choć widzę, że są jeszcze poodkrywane płyty. Jedna tu i jest to raczej dosyć świeża robota. Druga tuż obok. Widzimy, nie wiem, czy to jest biała farba, czy czemu te litery są takie zaznaczone. Dalej kolejna płyta. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę, ile leży tutaj drzew, że renowacja tego cmentarza nie jest jeszcze zakończona. Ale fajnie, że udaje się odkrywać płyty pod ziemią. Widzę, że po drugiej stronie jest analogiczna sytuacja. To znaczy, pierwsza płyta jest tutaj. No tu chyba liter już się nie uda nikomu odczytać. Ta tablica jest bardzo zniszczona. Ale jest kolejna. Też raczej po tylu latach pod ziemią już nieczytelna. Tam oznaczona kamieniem kolejna. Może niepotrzebnie zmieniłem stronę cmentarza. Trzeba było iść po linii. Zobaczymy, czy tych tablic jest więcej. Tu jest kolejna, także całkowicie zniszczona. Tu następna oznaczone, one są chyba tymi kamieniami. Ale ta też jest zniszczona zupełnie. Tutaj są bardzo widoczne mogiły w ziemi. Jest ich tutaj co najmniej kilkanaście. Tu dalej już żadnych płyt nie widzę. Te kształty mogił są naprawdę bardzo czytelne. Zwłaszcza tutaj bliżej pola i bliżej wyjścia z cmentarza. Bo chyba kiedyś pierwotnie wejście na niego było tutaj. No tutaj te mogiły są niesamowicie czytelne. Nawet po tylu latach. Tam dalej jeszcze widoczne te nasypy. Widać bardzo, jak ten cmentarz zarósł. Ale na pewno otoczenie lasu nie pomogło mu w ocaleniu od zapomnienia, przynajmniej w pewnym okresie jego istnienia. W porównaniu do innych, ten jest dosyć daleko od najbliższej drogi. Tu też jeszcze kamień na wejściu. I dalej już mamy... Chyba to są po prostu łąki. I tak wygląda teren cmentarza. Wystarczy wyjść za linię drzew, żeby przestał być on kompletnie czytelny. Przeszedłem jeszcze z prawej strony cmentarza, ale tam są tylko te trzy płyty, które pokazałem na początku. Natomiast dalej, co ciekawe, też są kamienie. W równych odstępach jeszcze trzy. Może tutaj są pozaznaczone miejsca, gdzie też w ziemi jeszcze ukryte są płyty. To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że tu prace renowacyjne to dopiero trwają na tym cmentarzu. A tymczasem tutaj jeszcze taki konwaliowy zagajnik. I wychodzimy już z terenu cmentarza, tym razem tym stworzonym specjalnie wyjściem, już nie po wale. A tu widzimy, nawet jest jakaś ścieżka dookoła. Tutaj jeszcze dobrze widać, jak potężny jest ten wał wokół tej części tak zwanej oficerskiej. No i to był ostatni cmentarz z I wojny światowej w gminie Nowa Sucha. O tych czterech udało mi się dowiedzieć, że są. Udało mi się też je znaleźć. Mam nadzieję, że jeśli naprawdę renowacja tego cmentarza jeszcze trwa, to uda się znaleźć jakieś czytelne płyty.
bardzo fajnie, że ktoś się zajął tymi cmentarzami i ocalił je od zapomnienia i od zniknięcia przede wszystkim, bo wszystkie te elementy, z których się składają, nie są jednak odporne na działanie czasu i przyrody. Dzięki wielkie za oglądanie. Oby więcej takich odnowionych cmentarzy i zapraszam na kolejne moje filmy.